Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Czuga i witam Was na moim kanale. Witam w kolejnym poradniku, tym razem pokażę Wam, jak wgrać presety do Adobe Lightroom w wersji mobilnej. Na samym początku odpalamy nasz program Adobe Lightroom w wersji mobilnej na naszym telefonie. Na samym początku bardzo ważne, ponieważ kiedy pobierzecie moją paczkę filtrów, i to jest bardzo ważne, tam są dwa foldery. Jeden folder to są pliki, które są specjalnie przygotowane na komputer. W folderze oddzielnym wakacyjne filtry 2019 komputer, a drugi folder to telefon, ponieważ różnią się one rozszerzeniem. Tamte są XMP przygotowane specjalnie na komputer, a te drugie są DNG przygotowane specjalnie na telefon. I bardzo ważne jest, abyście na samym początku przesłali sobie te pliki 3, które są właśnie w tych wakacyjnych filtrach DNG na swój telefon, czy to kablem, czy to jakimś WeTransferem, aby one po prostu tam były. Teraz przechodzimy do naszego programu Adobe Lightroom. Na samym początku tworzymy nowy item, czyli album. Utworzymy nowy album, który nazwiemy wakacyjne filtry. OK. Dobra. Wchodzimy tutaj w ten nasz album i dodajemy nasze zdjęcie, które pobraliśmy. Tak, ten zdjęcie, ten plik DNG. Robimy plusik i files i szukamy naszego zdjęcia. Ja wybiorę sobie na samym początku Green Laguna. Dodał nam się do naszego folderu, naszego albumu, klikamy na to nasze zdjęcie i po odpaleniu klikamy tutaj trzy kropeczki w prawym górnym rogu i wciskamy Create Preset. U góry mamy nazwę presetu, więc tutaj musimy sobie wpisać sami. Możecie zmienić sobie nazwę, ja nie mam z tym problemu. Ja wpiszę Green Laguna, tak jak tutaj było oryginalnie. User Presets, czyli grupę. Grupę możemy stworzyć jak najbardziej nową i też podpisać ją wakacyjne filtry. I ptaszek u góry zatwierdzamy, mamy nową grupę, mamy nazwę i klikamy OK, nic tam nie zmieniamy, preset powinien być już stworzony. Jak teraz sprawdzić, czy działa? Dodajemy zdjęcie, może być do tego samego folderu lub już stworzycie nowy, bo już chcecie przetestować na swoich zdjęciach. Dodajemy pliki i szukamy zdjęcia, jakie chcemy użyć. Ja wybiorę te Green Laguna nieobrobione. Ona nam się doda, przechodzimy do naszego zdjęcia i teraz u dołu macie całą linię do wyboru różnych ustawień, które możecie sobie sami testować. Jak najbardziej polecam też testować takie rzeczy. I wybieramy presets. Tutaj podstawowo powinny wyświetlić się kolory. Po prostu kolory, a my musimy wybrać tutaj w grupach wakacyjne filtry. I mamy Green Laguna. Po wciśnięciu, tak jak widzimy, dodaje nam się nasz filtr. I mamy dodany. Mam nadzieję, że temat nie był za trudny i będziecie korzystać właśnie z wakacyjnych filtrów. A ja przypominam właśnie, że stworzyłem paczkę wakacyjnych filtrów, które możecie pobierać na mojej stronie internetowej czuga.pl. Link macie w opisie. Jeszcze szybciutko Wam tylko pokażę, żebyście się nie pogubili. Na stronie internetowej właśnie link jest w opisie. Będziecie mieli zakładkę wakacyjne filtry, tutaj troszeczkę opisu. Będziecie również mieli tutaj pokazane, jak działają dane filtry. Najpierw jest efekt po pokazany, a później przed, po najechaniu, jak wyglądało oryginalne zdjęcie. Tutaj będą właśnie filmiki z jak używać filtrów na komputerze, jak używać filtrów na telefonie. I na dole, co najważniejsza rzecz, zapis do newslettera. Dzięki niemu otrzymacie właśnie tą paczkę, jak potwierdzicie udział w newsletterze, a ja będę miał z Wami kontakt, ponieważ co tydzień będą właśnie te filtry wychodziły i będę chciał Was mailowo właśnie informować i również o innych akcjach typu poradniki graficzne lub jakieś bonusy, które będę przygotowywał, właśnie takie może kolejne akcje, dlatego warto, żebyśmy byli w tym kontakcie. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że będziecie korzystać z tych filtrów, będziecie pokazywać je na Facebooku, na Instagramie, na innych różnych socialach. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie, zostawcie komentarz, czy odcinek Wam się podobał, czy takie paczki właśnie szykować ich więcej dla Was. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, no i co, łapka w górę i dzwoneczek, żeby mieć tam powiadomienia. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, na razie, trzymajcie się, cześć!